Siema, w kolejnym filmie. Dzisiaj mamy 9 września, chciałem powiedzieć. 9 kwietnia. Po 9. Sprzęt przygotowany. Ziemniaczki na przyczepie. Tutaj jeszcze te koła powiększałem, żeby rzadziej się ziemniaki sadziły. Żeby był większy odstęp między nimi po prostu. No bo tam jest 5-6 klasa, tak jak wam mówiłem. Jeszcze jak wody braknie, to lepiej, żeby miały trochę więcej miejsca. Żeby tą wodę sobie pobrać. No i zapalam fenda, podczepiam D55, a jeszcze muszę zaczep wsunąć. Wczoraj jeszcze go przesmarowałem całego, i fenda, i sadzarkę. 30 była niedawno smarowana. Sobie wszystko ogarnąłem pięknie. Umyty. A tutaj gdzieś przestrzał zrobiłem. Tutaj jest niedoszorowany. No i szyby jeszcze trzeba kiedyś w wolnym czasie szmateczką przytrzeć i płynem. No i dzisiaj raczej wszystkiego nie posadzimy, nie zdążymy. Zobaczymy, jak to pójdzie. Na początek D55 bierzemy. Mama twierdzi, że więcej do południa nie wysadzimy niż to, co jest na tej przyczepie. To nie podczepiamy D47. Jedziemy jak na razie z D55. A jeszcze muszę wziąć miarę, żeby przec wymierzyć i ten spray geodezyjny. Maniek z małą jedzie. Ciekawe, czy ważnie, jak nie poleci. Bo wchodziłem do piwnicy po ten spray i miarkę, to słyszałem na gangu takie: mówię, Maniek przeżywa. Tak się wychyliłem, Maniek się na mnie spojrzał. Mówię, a ty co? I od razu po schodach i pod fendem siedzi. A że teraz jeszcze byłem po sipę w silosie, to się wpakował do 30. Ciekawe, czy go mama zostawi, czy nie? A pewnie go weźmie. W 15 na godzinę 30 idzie, plus minus. Ale koła ma w negatywie, tylko że w tą drugą stronę. Nie w tą zewnętrzne, tylko w tą jest ustawione. Się dołem do środka schodzą te koła w 30, tak. Wow. Nie gadać, że tam jest równiarka. Nie wycofuj, my prosto jedziemy. No. A dobra, na pobocze się schowa. No i teraz się będzie pięknie jechało. Nie trzeba będzie zwalniać. Nie wiem, od jesieni ta droga nie była równana. No tutaj ekipa wkopuje te rury pod linię średniego napięcia. Maniek na kolanach. Ja tutaj zostałem, zaparkowałem. Zobaczymy. Miarka, spray i mierzymy. Przec. Bo z tej strony na pewno będzie, a się zastanawiamy, czy robić tam od strony lasu, czy nie warto. Mówię, wymierzymy, pozaznaczamy. Jak nam ziemniaków zostanie, to zrobimy. A jeżeli nie, no to nie. Tutaj będzie przec. Tutaj jest zaznaczone. Tutaj jest zaznaczone. Widzicie?
tutaj. I do tego miejsca będę ciągnikiem dojeżdżał. Dobra. Zaczynamy. Ty tu siedź, ty się nie ruszaj. Ale ładną trawę ma kuzyn. Głęboko się sadzi. A tu jest siwiak. 15 centów. Nie, około 15 jest. W sumie ciutkę głębiej by mogły iść, nie? Pierwsza ścieżka technologiczna już machnięta. Tutaj gdzie są te kołeczki. Jeszcze do ideału ciutkę brakuje, bo za wąskie te liny mi wyszły. Później do kopania Anną jest problem. Ale tak to fan się mieści idealnie, bo przed chwilą mierzyliśmy to. I z prostością też nie jest najgorzej. Tak w miarę wychodzi. Powoli, powoli do przodu jest. Godzina za chwilę w pół do. I mamy tyle zrobione. Połowę jednej części. Nie ma niech? Wolno to idzie. Wiesz, się też już zmęczył. Tyle mamy w sadzalce. Jeszcze na raz by starczyło dookoła, ale jest już po 12. Jedziemy na obiad. Przyczepę mamy pustą, także idealnie wyszło. Utrzyma się, utrzyma się. O, puściutka. Wymiana przyczepy na drugą i powrót. Nie, Mieczysław, ty chyba już zostajesz w domu. Pani zostaje, to i ty zostajesz. No, z 60 parę do 70% mamy posadzone w jednej części. Fęt w cieniu postawiony, to znaczy no, tyle jest cienia. Jak się liście bardziej rozwiną, będzie więcej tego cienia. Jak na razie trochę gałązek jest i trochę takich pąków. Za chwilę podmiana przyczep i dalej sadzimy. Wszystkiego dzisiaj nie damy rady, na jutro zostanie trochę. Godzina 13, czekam jeszcze tylko na pomocnika, bo miał być, a go jeszcze nie ma. Jeden ślad, to jest drugi ślad. O, i pomiędzy tymi gałązkami jest ścieżka technologiczna tutaj i tutaj. Kurde, trochę za wąskie mi wychodzą. Byłyby idealne, jakby były takie jak te redliny. No i jesteśmy poza połową już. Jest godzina 14:30. I tyle na przyczepie mamy. Jest godzina 13 po 17. Końcówka ziemniaków na przyczepie. I tyle zasadziliśmy do tej pory. I jeszcze nam taki kawałek został.
ostatnia sadzeczka. O, ledwo co zostało. Ale nam brakło na taki mały paseczek. Trzeba będzie tymi drobnymi dosadzić. Dobra, idziemy szukać telefonu teraz, bo niestety zasadzony razem z ziemniakami. Kurde, nie wiesz. Jeszcze cały. A, futerału nie ma. Jeszcze był silikonowy taki pokrowiec jest tu może? Gdzieś powinien być blisko niego. Ale dziwne, że telefon jest, a etui nie ma. Ja pierdę. I całe pole obeszliśmy. A na początku się znalazł pięknie. Dobra, pomocnik pojechał 30. A ja kopię. Może etui się znajdzie jeszcze. Właściwie case. No i sprzęt pod dachem. Fendt z D47 tutaj, 30 w garażu. Na dzisiaj to wszystko. Jest godzina 18:30. Nie wiem, czy jutro będę dogrywał, czy będę nowy film zaczynał. Dzisiaj mamy 10 kwietnia po 9. Dzień kolejny sadzenia ziemniaków. Na początek trzeba te drobne załadować na przyczepę, bo dzwoniłem do swojego człowieka, handlarza, który miał mi dostarczyć właśnie trochę świeżego, ale mówi, że on jeszcze nie zasadził, a poza tym raczej ma na styk, także no. Nic mnie nie poratuje. Także mamy jeszcze taką kupkę tutaj tych drobnych. No i po prostu ładujemy je. Będzie się wolno sadziło. Będzie się z tych kielichów strącało, żeby pojedynczo szły. No i trochę się nimi obsadzi. Tam zostało do zasadzenia 10 rajek plus przec przy drodze plus jak zostanie te dwa przece przy lesie się zasadzi. I może zacznę od przesmarowania 30 i sadzajki, bo już zaczynała się odzywać pod koniec. A ten już tutaj pilnuje, żeby o nim nie zapomnieć. Tak weszłem na stopień. O. Weź mnie. Ja po rękawiczki tylko sięgałem. Spokojnie. Jeszcze nie jedziemy nigdzie, wiesz? Nie jedziemy jeszcze. Trzeba załadować, naszykować. To jeszcze chwilę potrwa. Wiesz? Tamte załadujemy, to jeszcze nam zostaną jedynie jadalne w przechowalni. I kubka odpadów dla kur. A tak to pusto. Nie, weźnieku. Tak. Tak będzie. Gołębie na szynie siedziały tutaj. Dobrze, że się zorientowały. Kiedyś jeden w nocy się nie zorientował, jak drzwi otwierałem, to się piórka trochę posypały. Lubią na tych szynach siedzieć. Jest 30. Kurde, smarowniczka jest tam. Jest. Tu jej ostatnio używałem. A ty co tutaj chciałeś, co? Ja tylko wyjeżdżam na dwór. Tak? Nie wsiadamy. Uważaj. Nie wsiadamy. Ciągnik przesmarowałem jeszcze. Sadzarkę muszę przesmarować u góry. Miałem zobaczyć, ile wypalił. Czy nam starczy? Tutaj już przesmarowane na tych dolnych kalamitkach przy kołach. A, tu była kalamitka.
O, nieładny ziemniak do wywalenia. Ładnie przesmarowana. Jeszcze ten kosz wyczyszczę z tych kiełków. Dzisiaj lepsze spodnie, nie? Kieszenie z zamkami. To dzisiaj telefonu nie posadzę. Łącznie z ziemniakami nie wypadnie. Masakra, co my się go wczoraj naszukaliśmy. Teraz się tutaj przeniosły. Widzicie czy nie widzicie? Akurat przy tej rodze siedzi jeden. I tak sobie gruchają. A ważne jak się przygląda. Co to za odgłosy wydają, nie? Jedziemy, godzina po 10. Na przyczepie jest tyle ziemniaków. No, gdzieś 1/3 tych drobnych. Powinno nam wystarczyć nawet na przece. Zasadzimy te przece. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mama go chciała wyciągnąć, ale nie. Tak się zaparł, że stwierdziła, że go zostawi. Że pojedzie ze mną, tak? Kurde, tam na krzyżówce mi dziadek wyjechał z kodą, nie? Tak kopłem w hamulec, że ciągnik to się moment zatrzymał. Ale mimo wszystko pół metra to koło stało przed maską. Dobrze, że tak po skocie wyjeżdżał, to obciążnikiem go nie trafiłem, ale... Jakbym miał kamerkę tutaj, to bym wam pokazał, ale było ciekawie. By dziadek był skasowany tą Skodą. No i prawie granice równolegle wyszły. Tutaj, jak widzicie, jedna redina by się zmieściła na środku. Jest taki łuk jedynie. A tak to to. No ale no, jedna redina w tamtym miejscu wyszło źle. To taki pusty pasek zostanie, już tego nie będziemy dosadzać, bo nie ma nawet chyba jak. Za bardzo. No i teraz sadzimy na tym przecu, a później na tamtych. A co ty tu tak patrzysz? A co ty tam ciekawego takiego masz? Co? Aniuniu? Co masz tam ciekawego? Co? Powiedz. Tutaj mamy tyle. Do pomarańczowej kropki sadzimy. 8 redlin. Tak? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 powinno się zmieścić. Nie, ja, to jest pół. Już więcej nie wcisnę. 12 redlin. Miało być 14. Coś źle rozmierzyłem. Tam na środku wyszło dobrze. Idealnie wręcz. A tutaj minimalnie za szeroko albo za wąsko. W zależności, w którą stronę patrzeć. Tam jakbym posunął się w tamtą, to jeszcze tutaj bym zmieścił linę. A jakbym te dociągnął tu, to też by było idealnie. Tutaj trochę za mały przed zostawiłem. 8 redlin tylko weszło. Więcej już nie sadzę, bo do pyskania później będzie chusteczkowo. I tutaj na końcu jest taki przejazd zrobiony.
Tutaj ona wprost. Ziemniaki są niedosadzone, żeby tam do ścieżki dojechać. A tutaj. To moje? Nie moje. Chyba? No na pewno nie moje. Raczej jakaś unia, co mi kiedyś siała. Dobre. Tutaj przed na 12 edlin wyszedł. Zobaczymy, co tutaj urośnie. To jest lekka nierówno. Tutaj wężej zostawiłem, tam szerzej. Mimo, że miałem poznaczone. I ziemniaczki zasadzone. 11:32. Jak to się prezentuje? Jak wody im nie zabraknie, to będą takie ziemniaki. Przy tym nawożeniu, co tu jest. W miarę to wyszło, nie ma tragedii. Tam lekkie uskoki są, ale tam ścieżka zaznaczona, tu ścieżka. Kołeczki sobie powbijałem takie i pomalowałem. Ten spray geodezyjny to jest piękna sprawa, wam powiem. Się znaczy, czy to na takich kołeczkach drewnianych, czy na ziemi się maźnie, to no, tutaj macie kawałek byłki pomalowany. Wszystko widać. Zbieramy się do domu. Skrzynki wziąć, wrzucić na przyczepę. Mańka do fenda przeładować. Nie? Monik? Monik? Tak, do fenda. Się ci spodobała ta jazda, piesu, spodobała ci się. Pies, załadunek do ciągnika. Chodź do stacji dokującej. I hop. I jesteś. Nie? Pasuje ci. No i do pysków też będzie dobrze. Zmieszczę się dużym. Tyle ziemniaków nam zostało na przyczepie. Z 500 kilo, może ciutkę więcej. Sprzęcik poddałem. Jest godzina 13:15 i już mi niedużo zostało do dokończenia. Na 25 minucie jestem. Jeszcze 5 minut do zmontowania. Na godzinę 14 się umówiłem do fryzjera, także chwila przerwy, a jeszcze by pasowało dzisiaj wulkanizację ogarnąć, opony wymienić i zdjęcia maszyny zrobić, tego chwastownika, i wystawić na internety. Film zmontowany, zapisany. Fryzjer ogarnięty. Tak. I teraz się biorę za mycie sadzarki, żeby w tym roku była czysta. 15 minut, no to pewnie dłużej, żeby wszystkie te kubeczki wymyć, się trochę wodą pochlapać. I podczepiam paleciaka. Przywiozę bala słomy i będę miał już ciągnik przygotowany na jutro. Paletę się weźmie i po kamieniu się przejadę pozbierać. Wczoraj pogoda do chlapania była fajna, bo było 30 stopni, a dzisiaj nie wiem, 12 w kamizelce. Zimno. Masakra. Hey.
Najgorsza robota. Mycie tych koszyczków, żeby one czyste były. No ale trzeba było to zrobić, bo były trochę pozaklejane i ziemniaki z nich wypadały. Więc za rok by znowu mama narzekała, że nie umyte. Dobra, czysta. Można kaszera chować. Zaraz pewnie przyjadą ludzie po ziemniaki. Po tą resztkę, co jest na przyczepie. Bo ktoś się ma zgłosić. Od razu te dwie skrajne odkręcę. Bo będę je potrzebował do obsypnika. Bo trzeba tamte dimy przynajmniej na przecach poprawić. Bo się niezbyt ładnie uformowały. Sadzarka już na swoim miejscu. Schowałam pod wiatę, żeby tutaj nie stała. Nie, pięknie stoi. Paleta na kamienie, na jutro. Koniec przejażdżki. Wychodzimy. Dawaj, chodź. Pięknie. Ty to jednak z gracją robisz. No i przyczepa pusta. Jak pięknie. I to wszystko w tym filmie, więc standardowo, jeżeli się wam podobało, zostawiajcie kciuki w górę. Tutaj macie mój kanał, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, zapraszam do zasubskrybowania. Dwa filmy wybrane dla was. Jeżeli nie widzieliście, to wbijajcie i do następnego. Cześć.